Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Rupesik, Rupes, Uno Protect. Będę chciał sprawdzić ten produkt na zderzaku, z tego względu, jak widać, jest dobity, jest zmasakrowany. To jest gnoj wodorostu, mnóstwo odprysków, słabo położony lakier i na tym zderzaku właśnie będę sprawdzał takie produkty, które jednoetapowo będę usuwał rysy i zabezpieczał. To mnie interesuje. Teraz tak, od czego tu zaczniemy? Produkt ma w sobie niby silikon i jakieś polimery, które mają dawać zabezpieczenie do 90 dni. Na tym zderzaku pół roku temu był kładziony Turtle Wax, Polish and Wax, pamiętasz? Test trwałości, wszystko już było. On do tej pory siedzi. Krople są obrzydliwe już, ale cały czas zabezpiecza. Dlaczego wskakuję z tym produktem? Bo znikło mi maskowanie, które jest fenomenalne na tym produkcie. Lampa też jest gnój. Na lampy wiadomo, nie wiem, czy już film był, kurczę, właśnie. Może już był. Kurczę, nie wiem, będzie czy nie będzie. Dobra, nieważne. Lampy czekają na... W ogóle inne lampy. Kupiłem Angliki i miały wjechać soczewki. Co wyjdzie, zobaczymy, bo koleś dostał lampy 2 miesiące cisza. No, tak to wygląda. Zobaczymy. I teraz tak, co robię? Najpierw taśmę będę chciał sobie tutaj oddzielić. Taką 50 zrobimy, słuchaj. Będę chciał zobaczyć, na ile zabezpiecza, na ile maskuje, o tak, usuwa. Wymywał nie będę, bo tu nie o to chodzi w tym produkcie. A zacznę od czego? Zacznę od futra Pruola, z tego względu, że to futerko jest obłędne i sprawdza mi się w takich właśnie sytuacjach pod tytułem cięcie i zabezpieczenie. Co do rys, no tutaj jest słabo lakier położony, więc nie będę ci pokazywał, musisz mi uwierzyć na słowo. Jest mnóstwo rys, drobnych tutaj takich, kurczę, przetarć. Naprawdę gnój. Tu jest ciekawie. I będę chciał pojechać w tę stronę, z tego względu, że tak, tutaj nie ma klaru. Tutaj lampa to jest sito w ogóle. Zderzak zresztą też. Okej. Produkt teraz tak, co do zapachu. A, i produkt od widza, któremu bardzo dziękuję. Zapach przyjemny. Marcepanowy. Tak, marcepanowy, migdałowy. Opsa. Kolor też taki podobny do, pamiętasz, znany Lexem produkt? No właśnie. Ok. Dobra. 3 grochy. Najniższe obroty. Lampa. I tutaj zderzaczek. I zobaczymy, co będzie. Oczywiście pojadę cały zderzak i będę później sprawdzał test trwałości. Najpierw sobie rozprowadzę. Widać, że taka tłuściutka jest ta pasta. Bardzo tłuściutka. I przyjemnie się ją będzie prowadzić. No dobra. Dwójeczka, delikatny docisk i jadę. Co tam, mała? Co tam? Będziesz mi pomagać, tak? Ciepło. Już ma za ciepło. Tak, zdecydowanie za ciepło. Na dwójeczce za gorąco. Grzeje się przy rotacji, więc tutaj prawdopodobnie trzeba będzie wskoczyć z Dual Action. Za cieplutko, ale jedziemy, zobaczymy. I szybsze przejazdy. Będę chciał ją wypracować teraz, bez docisku. Przedtem był minimalny, a teraz tylko płynę. We'll be right back.
No dobrze. No na rotacji troszeczkę za ciepło. W ogóle dzisiaj jest gorąco, więc ja tu w garażu mam prawie 3 dychy. 27 stopni patrzyłem, więc jest ciepło. Praktycznie ją wypracowałem do końca. Delikatna poświata została. To ją dotrę. Najmniejszy problem. Cóż mogę powiedzieć, słuchaj. Już widzę, że połysk jest niesamowity. Zobaczymy jak z hologramami. Dobra. Tutaj mam takie grubsze rysy. Nie wiem, czy nie będę chciał też spróbować zobaczyć, na ile zdejmuję. Okej. Nie no, rewelacja. Poślizg. O ja. Poślizg jest obłędny, naprawdę. Dobra, taśma zostaje, słuchaj. Żeby nie było. Taśmę zostawiam. Przeskoczę teraz, słuchaj, tylko sobie przeczyszczę futerko. Najpierw przedmucham. Pstryk i pistolet jest tu. Okay. I wieszaczek. Tu. O, dobra. No nic, sprawdzę jeszcze, słuchaj. Lampę sobie przestawię tylko. Ok, sprawdzę sobie z tej strony. Zaraz pokażę ci rysy, o co mi chodzi. Nie wiem, czy złapię. Niestety nie złapię, słuchaj, nie ma szans. Tutaj są naprawdę no, głębokie dosyć rysy, przetarcia takie wzdłużne, więc będę chciał zobaczyć, na ile to zdejmie. Może się uda rzeczywiście sprytnie to futerkiem ugryźć. Dobra. Mam wrażenie, jakby korek, bo ja korek od czegoś brałem. Nie wiem, czy ja korek nie brałem od... Właśnie, o ty... Nie no, zapach obłędny. O, bardzo ładnie pachnie. Przy pracy słabo wyczuwalny, ale fajny. Dobra, lecimy. Ten kawałeczek nas tu interesuje. O, jedyneczka i lecimy. Kurczę, źle siedzę, no ale nic, już. Nie, muszę się przestawić, słuchaj, bo słabo siedzę. Dobra, o, teraz. Widzę, że produkt nie lubi, jak się go dociska. W ogóle nie lubi wyższej temperatury, więc postaram się go nie grzać. Komfort pracy futrem? Słaby, słuchaj. Słaby, słabiuteńki. Szybko się wypracowuje. Niestety czuję, że gąbką będzie o niebo lepiej. Gąbeczką sobie sprawdzę tu i lampę. No dobrze, zobaczmy teraz. Wymyję. A najlepiej to pewnie będzie na Dual Action. No materiału trochę jeszcze zostało, ale zbiera się bez najmniejszego problemu, słuchaj. Bez jakiegokolwiek problemu. I co? Nie, nie wycięło tych. Słabo. Jeżeli chodzi o cięcie, to słabo. Dla mnie to będzie taki finish. Finiszowa sprawa. Maskowanko. Delikatne zapewne, bo połysk ogólnie jest świetny. To trzeba przyznać. I takie jakieś delikatne zmatowienia, przymglenia. Pięknie podbije rys. Wiesz co? Wycięło takie drobniejsze rysy, ale to też możliwe, że zamaskowało, więc tutaj ciężka sprawa. Teraz zrobię inny myk. Wezmę gąbkę, wezmę gąbeczkę, zdejmę futerko i będę chciał zobaczyć, jak się będzie prowadził na żółtym nacie. Ok. A powinno być super na gąbeczce.
Okej. Wbijemy sobie go w pada trochę. I czuję, że tą gąbeczką zrobię cały właśnie zderzek. Piknie. O, fajnie się wchłania. I teraz robię sobie raz, dwa, trzy bąbeczki. Ciach. I wskakuję na lampę. I ten element tutaj. Ale najpierw zajmę się lampą. Zobaczymy, jak to pójdzie na lampie. O tak. Gąbka to będzie to. Polishingowa, ewentualnie finiszowa. Będzie luksus. Ta. Pięknie oddaje materiał. Już widzę. Ach, pozwoliłem sobie troszeczkę podgrzać, bardzo. No trochę tak. Pasta nie lubi wysokich temperatur, nie da się ukryć. Czy jeszcze jest? Minimalnie. Została taka, kurczę, minimalna warstewka. Także idealnie, nie wypracowałem do końca. Dobrze, zobaczmy, jak będzie z docieraniem na lampach. Kurde, najmniejszy problem. Idealnie. No, zostaje mgiełka, później tylko docierasz delikatnie produkt i to jest wszystko. I już. Ale poślizg. Oja. Ojej. Przepaść. Słyszysz to? Obłędny poślizg. Naprawdę. Fenomenalny poślizg. No dobra, słuchaj. Teraz tak. Jeżeli chodzi o docieranie produktu, to jest bezproblemowy. Tak naprawdę to... Tak sobie jadę, bo jadę. No. To, co zostało, to zebrałem i już. Czyli co? Lecę dalej. Teraz jeszcze zderzak. W tym miejscu i zobaczymy, jak będzie wyglądać 50. Okej, jak my tu, co my tu mamy? Jakie rysy? Takie rysy, dobra. Wszystko wiem. Zdecydowanie, słuchaj, gąbeczka lepiej oddaje, wiadomo, pastę. Lepiej się prowadzi. Futro niestety, pasta jest troszeczkę, może nie za sucha, zbyt płynna i ona szybko odparowuje. Także tutaj gąbka, zdecydowanie gąbka. Z futrem bym się raczej nie bawił. A, to sobie postawię tu. O. Tak, żeby... Nie tak tu. Za mną. Tu może lepiej. Nie, tam bez różnicy. Tak czy tak widzisz kiepsko. No dobra, lecimy. Tak, gąbeczką naprawdę idealnie. Super. No płynnie się prowadzi, rewelacja. Żałuję, że od razu wziąłem futro. Perfekcyjnie się na gąbce prowadzi. Perfekcyjnie, zobacz. Jednym paluszkiem. I wypracowanie na trójeczce. Czyli jedziemy dwójeczka, później trójeczka i zostawiamy minimalną mgiełkę. No minimalną, taką naprawdę, widzisz, taki nalocik. Super.
nie zagrzałem nawet za dużo, z tego względu, że na początku na dwójeczce delikatny docisk, a później odpuściłem trójeczka i płynnie, rewelacyjnie się prowadzi, naprawdę, super. Dobra, odwrócę sobie mikrofibrę, zobaczymy teraz, jak będzie zbieranko. Widzisz, widzisz, nie? Jak jest tuściutko. I teraz zobaczmy, tutaj będę bardzo dobrze widział, jeżeli chodzi o zbieranie pasty. Obłędnie się zbiera, ojej! No fenomenalna, super, już mi się pasta podoba, naprawdę. Z tego względu, że usunię z tego, co widzę, już ładnie. O, na gąbeczce ładnie zdjęło. Grube rysy, takie średnie widzę tutaj, zamaskowało, przymuliło, wyobliło je, a te drobniutkie znikły całkowicie. Albo zamaskowało, albo znikły. Tak czy tak, rewelacyjnie. Rewelacyjnie, naprawdę. Super się prowadzi. Odradzam futro. Można się bawić futrem, ale niewiele wnosi. Gąbka zdecydowanie lepiej znosi ten produkt. Albo produkt gąbkę. Super. No połysk. Dobra, patrzmy. O ja. Widzisz to? Mam nadzieję, że tak. Ogień i dym. Kurczę, jakby ci to zobrazować. Poczekaj, wezmę GoPro. No zrobiło siekę i to piękną. Zobacz. Tak naprawdę, jak będziesz siedzieć dłużej niż Turtle Wax, raczej tak samo jak Turtle Wax, to będzie przyjemniejszy produkt z tego względu, że jest bezproblemowy w obróbce. Turtle Wax jest tłusty, pozwala długo pracować i na Turtle Waxie można grubo jechać futrem. Tu nie, tu gąbeczka i połysk. Połysk jest mokrego lakieru. Naprawdę. Rewelacja. Śliskość obłędna. Jakby ci to zobrazować? Słuchaj. Obłęd. Poślizg jest fenomenalny. Mam wrażenie, że mi ten zderzak wygładziło. Delikatnie zamaskowało. Cześć Frota, chodź malutka moja kochana, cześć. Sprawdzasz, czy jeszcze tu jestem? No jestem, mój dzwoneczku, jestem. To tęsknota cię zżera. Już zaraz pan kończy i będziemy szli do domu. Dobra, okej. Okay. No dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. No to co, słuchaj. Mnie pozostaje zrobić cały zderzak. Jeszcze wiesz co, pojadę chyba na dualce. Postaram ci się pokazać, jak będzie praca wyglądać tutaj, zamaskować to, co jest na lampie, na dualce. I zobaczymy od razu, jak zamaskuje miejsce, gdzie nie ma lakieru bezbarwnego. Widziałeś, co? Pięknie. No po prostu rewelacja. Kurde. Maskowanie, przyciemnienie, jakość mokrego lakieru, wykończenie. Naprawdę rewelacyjne. Bez dwóch zdań. Fantastyczne. Już mi się podoba ten produkt. Tylko żeby teraz rzeczywiście posiedział te 90 dni. To już będzie luksus. Zobaczymy, co zrobi na dualce. A czuję, że na dualce to już w ogóle będzie się prowadził obłędnie. Na tym małym kasztanie. I interesuje mnie tutaj ten kawałek, chcę go zamaskować. Zobaczymy, co będzie. Nie w tą stronę, ale dałem czadu.
Obłęd. Słuchaj, na dualce to się to prowadzi perfekcyjnie. Stworzone pod dualkę. Naprawdę. Niekończąca się historia. Dużo towaru. Lepiej mi się wypracowywało na rotacji. Zdecydowanie. Wypracowanie sobie prędkością. A tutaj cały czas towar jest. Na okrągło. Tutaj mógłbym jechać i jechać i jechać. Zobaczymy, czy... Słuchaj, ale po... O kurde, ale za to wykończenie. Ale rewelacja. Ja pierdzielę. Słuchaj, coś niesamowitego. Na dualce wykończenie jest po prostu miód. Rewelacyjny produkt. Na chwilę obecną fajniej mi się nim pracuje niż tartan waxem. Naprawdę. Jak posiedzi te 90 dni, bo tutaj rzeczywiście tartan wax się wykazał fenomenalnie, no to ja będę naprawdę pod mega wrażeniem. Coś niebywałego. Tutaj nabłyszczył to miejsce, gdzie nie ma klaru. Oczywiście różnica jest kolosalna, bo to nie da się ukryć, że będzie. Ale połysk, wygładzenie powierzchni, efekt mokrego lakieru jest obłędny. Słuchaj, dobrze, teraz tak, co do produktu. Gdzie ja go mam? Tutaj. Co do produktu. Fenomenalny, naprawdę. Pięknie pachnie, pięknie się prowadzi. Naprawdę tego produktu impregnujesz sobie gąbeczkę i lecisz, nieustanna, niekończąca się historia. Jeżeli chodzi o futro, odradzam, nie lubi futra, za szybko, znaczy jakoś dziwnie, bo futro niestety grzeje ten produkt, za szybko odparowuje, gąbka trzyma jednak produkt i pozwalasz sobie na oddawanie produktu, regulując sobie prędkość docisk. Osobiście najlepiej pracowało mi się właśnie na rotacji z gąbeczką. Na niebieskim nacie jest idealnie. Myślę, że tutaj pady polishingowe, one-stepowe, finishowe będą perfekcyjne. Pady do cięcia również. Teraz tak, moim zdaniem produkt więcej maskuje niż usuwa, ale można to traktować naprawdę jako jednoetapową korektę. Z tego względu, że odświeży Ci mega lakier. Usunie Ci drobne ryski, średniaki. Tak jak tutaj widzę, tak wyobliło je, troszeczkę zamaskowało. Delikatne cięcie jest, to nie da się ukryć. Oczywiście wszystko kwestia pada, maszyny, żeby to ładnie sobie zgrać. Tak jak widziałeś, na lampie zamaskował obłędnie. Lampę naprawdę było widać, tu jest żwir niesamowity, perfekcyjnie. Zderzak też jest zamulony, był zamulony, teraz rzeczywiście odzyskał poślizg i taką głębię. Rewelacja, super. No dobra, słuchaj. Jeżeli chodzi o kropelki, kropelki wiadomo będą po mojej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o test trwałości, będzie to wszystko w propozycji filmu. Wezmę teraz film, wrzucę sobie film, żeby nie leżał mi w folderze, bo wiadomo jak to jest z kartami pamięci i z dyskami. Niech się zepsuje i później wszystko pójdzie w pioch, więc... Na końcu filmu zapraszam do testu trwałości i tam wypowiem się, jak produkt zachowywał się, jeżeli chodzi o trwałość i zabrudzenie. No i mam nadzieję, że przynajmniej dwa miechy posiedzi, bo jak posiedzi nawet te dwa miechy, rewelacja. Naprawdę bardzo fajny produkt, rewelacja, super. Czy lepszy od Tartan Waxa? Przyjemniejszy w pracy, z tego względu, że docieranie jego jest bajeczne, bezproblemowe, po prostu wjeżdżasz i zapominasz. I to jest wszystko. Wypracowuję, tak naprawdę jestem w stanie ten produkt wypracować rotacją do zera. Naprawdę, zostawić taką tylko minimalną mgiełkę, żeby tylko przetrzeć. Na Dual Action niestety towaru zostanie trochę więcej, ale z tego co widzę będzie to okraszone lepszym połyskiem. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda cropling. Jak wygląda uderzenie w słońcu, jak wygląda uderzenie w cieniu. I oczywiście na końcu filmu zapraszam Cię, jako propozycję, zapraszam Cię do testu trwałości. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!